Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Moi drodzy, jest pewnie spora grupa ludzi, która zastanawia się, którego Helixa wybrać. Posiadałem wszystkie te urządzenia kilkukrotnie, oprócz wersji rack, i powiem Wam z mojego punktu widzenia, co jest fajnego w tych urządzeniach, czym się różnią, możecie poczytać w specyfikacjach, ale od strony użytkownika chciałbym przedstawić Wam obraz, na czym się skupić, kiedy będziemy go wybierać. Pozwoliłem sobie wejść na stronę Line 6 Helix, by posiłkować się tymi zdjęciami i pewnymi tematami, zagadnieniami specyfikacyjnymi, gdyż mimo, że posiadałem te urządzenia, no to nie będę z palca tutaj wyciągał jakichś faktów, tylko opowiem Wam na bazie tego, co widzę tutaj na załączonym obrazku. Wszystkie urządzenia z rodziny Helix, ale o tym pewnie już wiecie, napędzane są procesorami Shark. W tych większych urządzeniach mamy dwa takie procesory, w tych mniejszych mamy po jednym. I w tym momencie sytuacja jest już bardzo klarowna, ponieważ daje nam obraz tego, co będziemy mogli zrobić z danymi urządzeniami. Jeżeli mówimy o tych dużych, czyli o rack wersji Floor i wersji LT, posiadają one dwa niezależne procesory ze względu na fakt, że możemy tam ustawić dwa niezależne tory i na każdym z tych torów możemy odpalić po 16 bloków efektów. To bardzo dużo. Lecz nie dajmy się zwieść, bo nie do końca tak jest, ze względu na fakt, że niektóre z tych bloków są bardzo prockożerne, o tak powiem. No to jak zapakujemy tam najmocniejsze bloki, no to i tak uda się nam wsadzić na taki tor tylko zaledwie, nie wiem, 8. Gdzieś czytałem, że maksymalnie 8 ktoś zrobił taki, że tak powiem, test i zapakował tam najgrubsze te bloki. Więc 8, ale to i tak sporo. HX Effects nie posiada symulacji wzmacniaczy, ale cała reszta ze stompem włącznie posiada dokładnie to, co tu widzicie. 72 oczywiście póki co, bo oczywiście będą upgrade'y i tych wzmacniaczy będzie nam tutaj dochodzić. Pewnie modulacyjnych efektów również, może i paczek. Zobaczymy. Mikrofonów. Dobrze, lecimy dalej. No to tak, zaczyna się nasza wspaniała rodzina. Na start idzie Floor, czyli jest to flagowiec na tą chwilę. I jest to urządzenie bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Już sama obudowa ze szczotkowanego aluminium, pedał ekspresji, który jest bardzo, bardzo komfortowy oraz, jak widzimy tutaj, wyświetlacze nad switchami. To nie wszystko. Posiada dodatkowo więcej tutaj parametrów takich tu, tych przełączników i gałek oraz różni się wejściami i wyjściami, o czym za chwilę. To urządzenie moim zdaniem skierowane jest do wszystkich, którzy chcą mieć mega gruby kombajn roboczy i potrzebują bardzo dużo efektów typu zapakować sobie tu efektów, bloków i tak dalej, ale nie tylko, bo do ustawienia dużej, obszernej masy bloków wystarczy nam LT. Powiem Wam, z czego ja korzystałem w tym urządzeniu. Ze względu na fakt, że jeździłem w duecie z pewnym wokalistą, a to urządzenie posiada świetny preamp, również mikrofonowy, gdyż posiada wejście mikrofonowe, ustawiałem sobie dwie niezależne ścieżki i w tym momencie na jednym ustawiałem efekty gitarowe, te, które potrzebowałem, a na drugiej ścieżce ustawiałem wszystkie efekty, które potrzebowałem z preampami dla wokalisty. I w tym momencie jednym kliknięciem nogi, kiedy zmieniał mi się preset gitary, mogłem ładować dodatkowo jakieś pogłosy i inne rzeczy, zmieniał mi się cały łańcuch, również u wokalisty. Więc jeżeli szukacie, jesteście śpiewającymi gitarzystami, albo gracie właśnie takie duety, bądź nawet chcielibyście użyć tego do nagrywania wokali w domu, gdyż wiadomo, że każdy Helix jest interfejsem, to urządzenie jest dla Was. Te wyświetlacze są mega przydatne na scenie, lecz ze względu na fakt, że LT, idziemy dalej,
Tu mamy jeszcze wersję rack. Ona jest, no, różni się tym, że ma zdecydowanie więcej wyjść i wejść i posiada sterowanie MIDI w dwóch kierunkach, najbardziej obszerne tutaj. To tak pokrótce. Ja się chcę skupić na tych urządzeniach, które posiadałem. Tu mamy wersję Line 6 Helixa LT. Jak widzicie, różnica jest. Różnica jest choćby taka, że nie mamy dodatkowej gałki na słuchawki. Tak, z tego co widzę. Tak. No i jest ta obudowa z blachy. Ten pedał, były z nim jakiś czas problemy. Wiem, że później wyeliminowano to, lecz z tego co orientuję się, to wszystkie te wadliwe zostały już prawie wszystkie pewnie z rynku ściągnięte. No ten pedał jest zdecydowanie gorszej jakości, nie ma się co oszukiwać, ale urządzenie też jest sporo tańsze. Co nam daje? Daje nam na pewno to, że... Rzucę jeszcze okiem, czy tu czegoś nie przegapiłem? Nie, tu jest wszystko ok. Ok. Na pewno mamy dokładnie to samo, jeśli chodzi o procesory i o możliwości kreowania brzmienia. To na 100% to samo. Zamiast wyświetlaczy mamy tutaj ringi kolorowe, tak zresztą jak i w Helixie, więc no upartego to nam wystarczy. Choćby ze względu na fakt, że jeżeli klikniemy tutaj na domek, to przywrócą nam się o to, co widzimy tutaj na ekranie, na górze, widzicie? Mamy tutaj wszystkie informacje. Te dotyczą switchy na dole, czyli tych, a te switch na górze, więc jak wciśniemy sobie czy jakiś preset, czy jakiegoś snapa, czy cokolwiek innego i mamy to w jakiś określony sposób przypisane, no to i tak widzimy na ekranie głównym, czego w Helixie dużym nie ma, ze względu na fakt, że mają tutaj, ma te wyświetlacze tutaj, te malutkie, więc tam ma opisy tych rzeczy, a my to mamy na wyświetlaczu głównym, więc docelowo, jeżeli przypiszemy sobie kolor, że zielony delay jest w tym miejscu, no to nie musimy się za bardzo stresować, bo nasz mózg, przypuszczam, że będzie odbierał to bardzo szybko i wszystko będzie działało jak trzeba. Jeżeli nie korzystamy z efektów typu mikrofonowych i nie potrzebujemy nagrywać mikrofonu ani grać z wokalistą, to LT wystarczy Wam w zupełności. Mówię to z pełnym przeświadczeniem. Sam posiadałem dwa takie urządzenia. Sprawują się świetnie. Ten pedał czasami tam coś zapiszcze, ale jak będziecie go smarować i będziecie o niego dbać, to nie będzie żadnych problemów. No to teraz wrócę tylko do różnic takich ogólnych z tyłu. Jak widzicie, oba urządzenia mają możliwość sterowania wzmacniaczem, jeżeli chcielibyście się podpiąć metodą czterech kabli. Mają wyjścia XLR-y, mają wyjścia na 1/4, na jacki standardowe. Co więcej, jest wejście na słuchawki, jest na Variaxa. Mamy MIDI w obu. Tu docelowo jest jeszcze wejście SPD i F. Oczywiście można zrobić przejściówkę do Line 6 LT. Znajdziecie to, jeżeli chcielibyście korzystać w ten sposób właśnie ze swojego urządzenia i da się to zrobić. Tu różnica jest taka, że posiada on gniazdo tutaj mikrofonowe i w tym momencie mamy do czynienia z tym preampem mikrofonowym i możliwością nagrywania. Widzicie, różni się to troszkę. Jest jednak lepszej jakości to urządzenie. Zobaczcie pedał zgiętej blachy, a tutaj mamy pedał gruby, aluminiowy odlew. Dobrze, ale tak, dalej. Tutaj mamy cztery niezależne pętle. Tu niestety mamy tylko dwie. Niestety albo stety mi wystarczały, gdyż kiedyś sobie wmawiałem, że będę podłączał do niego zewnętrzne urządzenia i korzystałem najpierw z BB preampu, później jeszcze z czegoś tam, aż w końcu doszło do sytuacji, że jak przemyślałem temat, no to okazało się, że nic mi nie jest potrzebne i tak naprawdę te dwie pętle były niewykorzystywane zupełnie, chyba że grałem metodą czterech kabli, kiedy grałem jakieś prezentacje dla Blackstara. Teraz tak, lecimy dalej. Dodatkowo urządzenie, jak wspomniałem, LT może sterować wzmacniaczem, kanałami wzmacniacza. To trzeba sprawdzić, bo nie z każdym to funkcjonuje tak łatwo, jakby się nam wydawało. Ale ogólnie działa. Z Blackstarem funkcjonowało i miało się dobrze. Ale mamy tylko jedno to gniazdo, więc możemy wykorzystać je albo do sterowania wzmacniaczem, lub tylko wyłącznie do podpięcia zewnętrznego pedału ekspresji. Tutaj mamy zdecydowanie większe możliwości, gdyż nie dość, że mamy możliwość podpięcia dwóch zewnętrznych pedałów ekspresji, no to mamy jeszcze możliwość podpięcia tego
że tak powiem, wzmacniacza. I mamy tutaj jeszcze wyjście AUX zewnętrzne. To też jest przydatna rzecz w Helixie dużym floor. Ale LT, jak widzicie, w zupełności nam wystarczy. Jeżeli nie jesteśmy śpiewającymi gitarzystami, nie potrzebujemy nagrywać, że tak powiem, wspaniałych wokali, gdyż i jako interfejs Helixy działają świetnie. I powiem wam jedną rzecz, że jest to jedno z niewielu urządzeń, które nie zmienia soundu. I sprawdzałem to w reampie z Kemperem. Miałem taki niesmak, kiedy go używałem, że kiedy przychodziło do reampu, to różnica w soundzie była inaczej. Jeżeli nagrałbym go z ręki normalnym brzmieniem i później nałożył na czysty kanał dokładnie to samo brzmienie, to różnica będzie. A tutaj tej różnicy nie ma, więc przynajmniej ja tego nie odczuwam i dlatego to urządzenie jest dla mnie ciekawszym wyborem. Dobrze, lecimy dalej. Ale co, jeżeli jesteśmy gitarzystami, którzy nie będą grać worshipów, ani dientów, ani nie potrzebują tak bardzo rozbudowanych tematów? Dodam tylko jeszcze jedną ważną rzecz, że oba urządzenia mają możliwość zapakowania 8 snapshotów. Snapshoty są świetnym rozwiązaniem, gdyż nie ma latencji, czyli przerwy między przyłączaniem ustawień. Przy presetach te różnice, tą latencję już słychać. Ale jedziemy dalej. Dla mnie na dzień dzisiejszy podstawowym urządzeniem nie jest jeszcze HX, o tym zaraz powiem, a jest... Co, gdzie mamy tutaj tego sto? O, to jest to. A jest Line 6 Stomp. Ktoś powie, no ale on kosztuje 2000, tam powiedzmy w detalu 300, nie wiem ile obecnie, około 200-2300 zł. I ktoś powie, a taki mały, trzy guziki, co to jest? Urządzenie przede wszystkim wygrywa tym, że jest bardzo małe. Dwa, że dla mnie obecnie przy podejściu takim minimalistycznym, gdzie mógłbym sobie ustawić albo trzy presety gotowe, albo trzy snapshoty, mogę tak zrobić, czyli trzy brzmienia wzmacniacza tam z dodatkowymi delayami. Tutaj możemy wpiąć zwykły kontroler, taki na przykład FS7 Bossa, on jest taki wąski gdzieś, i zajmuje nam tylko troszkę więcej miejsca i w tym momencie mamy możliwość sterowania dwoma dodatkowymi parametrami, czyli na przykład ustawić sobie włącz, wyłącz blok overdrive'u i na przykład delay'a i ustawiamy sobie trzy brzmienia i mamy niezależny wpływ na to, czy by dopalić wzmacniacz, który jest w łańcuchu, bądź na przykład wyłączyć, włączyć delay. I ja nie potrzebuję dużych rigów, bo u mnie wzmacniacz i kolumna to był podstawowy zestaw. Dodatkowo jakiś delay, reverb i mam jeszcze dwa osobne bloki, które mogę wykorzystać na jakiś efekt modulacyjny i na przykład overdrive jako boost. Czyli taki podstawowy zestaw gitarzysty. Nic więcej mi nie potrzeba. Jeżeli ograniczylibyśmy się jeszcze do jednej kostki jako amp i cap, pomijając IR w tym momencie, no to mamy jeszcze jeden slot więcej. Naprawdę możliwości są olbrzymie. I gra to dokładnie, bo często są takie pytania, czy gra to jak duży Helix? Gra to jak duży Helix. Brzmienie jest dokładnie to samo. Teraz ciekawostka. Ktoś powie, ale bramka szumów. Bramkę szumów mamy na wejściu, zawsze jej używam, tutaj w tym miejscu i ona nie zajmuje nam bloku. Możemy ją oczywiście przypisywać, modulować na każdym snapshacie bądź presecie może mieć inną wartość. Każda tutaj ta zmienna jest do osiągnięcia i nie musimy się o to martwić. Sterowanie jest nieco inne, ale przystosowanie się do tego to tylko kilka minut i działa podobnie. Jak widzimy, tutaj mamy ograniczenia, nie mamy zewnętrznych takich guziczków, które na przykład powodują, że wchodzimy w tryb menu globalnego, ale jak naciśniemy dwa, wszystko działa. Wciśnięcie tych gałek też ma znaczenie, tu możemy jak przytrzymamy, wejdziemy w tryb ogólny bypass i tak dalej. Co więcej, posiada pętlę to urządzenie, oczywiście ze względu na fakt, że mamy mało miejsca, gdyż urządzenie jest naprawdę małe, naprawdę bardzo małe, troszkę większe niż dłoń. Działamy tutaj na te kablu TRS, czyli jack stereo na 2 mono i możemy sobie wpiąć tutaj nasze efekty, wykorzystać to. Oczywiście te gniazda wykorzystujemy również przy metodzie 4 kabli. I teraz tak, dlaczego wybrałem tego malca? Mając wcześniej te duże urządzenia. Po pierwsze ze względu na fakt, że wrzucę to do
case'a i wszystko się załatwia w jednym temacie. Gitara to urządzenie. Dwa, że wspiera mnie również metodą czterech kabli. Nie mogę faktycznie zmieniać kanałów we wzmacniaczu, ale w tym momencie mógłbym sterować wzmacniaczem MIDI, bo mam taką możliwość, a urządzenie również MIDI posiada. Posiada również wyjście słuchawkowe, więc mamy dodatkową możliwość wyjścia na jakieś zewnętrzne urządzenie. Czy można ustawić go tak, by na przykład jeden kanał wychodził jako monofoniczny na front z IR-em, a drugi na przykład na wzmacniacz bez IR-a, czy na jakąś możliwość odsłuchu tego w ten sposób? Oczywiście, że się da. Wiadomo, że w tym momencie IR pójdzie na jeden, bo tu też możemy rozdzielić na prawy i lewy, więc możemy sobie zejść na tutaj, tak jak tutaj jest rozgałęzienie na B, rozdzielić ten sygnał, że jeden wyjdzie tędy, drugi tędy, puścimy jeden łańcuch bez IR-a, drugi z IR-em. Oczywiście musimy wtedy to go ustawić na końcu, bo inaczej tego nie przeskoczymy, chyba że wykorzystamy jakiś blok return i wtedy jest taka możliwość po drodze go usunąć. Ale ogólnie tak, działa metodą czterech kabli, działa jako uzupełnienie do wzmacniacza, czyli jako efekty, overdrive, efekty modulacyjne, półgłosowe. Możemy wykorzystać preamp z tego urządzenia i korzystać tylko z końcówki mocy ze wzmacniacza, wpinają się tylko w return. Wtedy metoda dwóch kabli, a mamy jakość wzmacniacza naszego, jakiego chcemy, z głośnikiem prawdziwym i końcówką mocy lampową. Ja wybrałem to urządzenie. Działa również jako interfejs, ma wszystkie możliwości dużego Helixa. Tak jak mówię, możemy go rozbudować o na przykład jakiś kontroler MIDI, bądź możemy wpiąć oczywiście pedał ekspresji. Możemy dodatkowo również wpiąć tutaj dwa urządzenia, ale mamy możliwość tylko po jednym kablu TRS, czyli stereo, czyli rozgałęzienie na dwa mono, i możemy podpiąć na przykład ekspresyjny pedał ekspresji i dodatkowo na przykład jeszcze dodatkowo sobie guziczek do wyłączenia na przykład jakiegoś parametru, choćby tunera. Ale możemy oczywiście wykorzystać MIDI sterowanie i mamy wtedy więcej, zdecydowanie więcej możliwości. Ktoś powie, no tak, ale jak już jakieś duże urządzenie MIDI albo jakiś dodatkowy kontroler, no to już w tym momencie potrzebowalibyśmy lepiej kupić LT, bo wyjdzie podobnie. Tak, ale tutaj patrzymy pod względem funkcjonalności tej, która jest nam niezbędna, i minimalizmu sprzętu. Dla mnie dałoby się, że tak powiem, zagrać koncert tylko i wyłącznie na tym urządzeniu, bez żadnego urządzenia zewnętrznego. Co więcej, posiada, ktoś powie, nie posiada gniazd tutaj zbalansowanych. Nieprawda, urządzenie posiada zbalansowane wyjścia. Niestety na jacki TRS, ze względu na fakt, że miejsca tu jest faktycznie niewiele. Te 6 bloków w moim przeświadczeniu mi osobiście wystarcza. Jeżeli kupimy sobie przejściówki tutaj, takie konwertery z jacka TRS na XLR-a, mamy bez problemu, nie potrzebujemy żadnych D-boxów i normalnie urządzenie jest balansowane, wchodzi sobie w linię, nic nie brumi, nic nie szumi. Wszystko działa. To mój wybór. Ale tak jak mówię, jeżeli nie korzystacie z mikrofonowego gniazda i nie macie dodatkowych, nie wiadomo jakiej ilości efektów zewnętrznych, korzystacie tylko z Helixa, no to LT. Jeżeli chcecie mieć pełną wersję, full wypasioną, no to ten wersja Floor będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. No i co więcej, mamy jeszcze tutaj w rodzinie Helixa HX Effect. To urządzenie ma nieco więcej bloków niż HX Stomp i więcej guzików, jak widzimy, bo posiada tych switchy już 8 i posiada 9 bloków, ale biorąc pod uwagę fakt, że jeden wykorzystamy blok na wyjście po preampie, jeden na przed preampem, robi nam się tych bloków 7, ale one i tak wystarczają w zupełności. Mamy to urządzenie, wykorzystują głównie gitarzyści, którzy chcą pozbyć się swojego pedalboardu i nie wozić wielkich rzeczy, ale skupić się tylko na tym, by mieć podstawowe efekty, do tego dwa pedały ekspresji, dziękuję bardzo, wszystko w jednym miejscu, wychodzą sobie na wzmacniacz, mają możliwość sterowania własnym wzmacniaczem również,
sterowanie tego z poziomu tutaj jest zdecydowanie troszkę trudniejsze niż, chociaż wszystko widać na tych wyświetlaczach, na pewno można szybko się tutaj zorganizować i ogarnąć, ale wszystkie te urządzenia mają świetne platformy HX Edit na komputerze i naprawdę działa to solidnie, wszystko wygląda świetnie i bez żadnego wstydu mogę polecić Wam wszystkie te urządzenia. A które wybierzecie, to już zależy od Was. Powiedziałem Wam, co moim zdaniem w tych urządzeniach jest fajnego i na co zwrócić uwagę przy wyborze. Dla mnie obecnie HX Stomp to jest podstawa, wożę to zawsze ze sobą, może on służyć jako backup, gdyż ma możliwość tych symulacji wzmacniaczy, może to służyć jako podstawowy rig, normalny, sceniczny, nie ma żadnego problemu, by obsłużył nam dużą scenę, jeżeli jesteśmy gitarzystami, którzy potrzebują minimalizm i nie tylko w wersji gabarytów, ale przede wszystkim w wersji ustawienia soundu, no to to urządzenie jak najbardziej jest na full. Poza tym możemy go wykorzystać w naszym pedalboardzie również jako od, że tak powiem, odkostkowiacz, czyli wyrzucić kilka zewnętrznych kostek, użyć tego urządzenia, a przy okazji zrobić sobie backupowy sound pełny ze wzmacniaczem. Na scenie dzieją się różne rzeczy, może się nam wzmacniacz zepsuć. Tutaj sobie wyjdziemy w kilka sekund, jesteśmy w stanie się przepiąć i zagrać, dokończyć koncert tylko na tym urządzeniu. Więc warto. To samo dotyczy LT, jest to chyba obecnie najpopularniejszy towar u nas w Polsce, który sprzedaje się świetnie i gdybym miał wybierać z dużej rodziny, nie korzystając, jak wspomniałem wcześniej, z mikrofonowego gniazda, to wybrałbym właśnie LT. I nie obawiałbym się o pedał i o inne rzeczy, ze względu na fakt, że możemy podpiąć jeszcze zewnętrzny pedał kontrolny i tego używać rzadziej, jeżeli mamy tylko konieczność użyć go jako pedału głośności i tak dalej, a zewnętrznego jakiegoś wypasionego używać jako kaczkę. Zresztą skok na tym urządzeniu i tak jest duży, nie taki jak w normalnej kaczce, taki króciutki, więc ci, którzy chcieliby grać kaczką, a grali całe życie normalną kaczką, to mogą mieć dyskomfort, więc i tak pewnie użyją zewnętrznego kontrolera, choćby obecnych na rynku grubych zawodników jak Mission czy innych. Sorenz Audio bodajże jest jeszcze taka firma, która robi również świetne pedały do tego typu urządzeń. Dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że dopomogłem tym, którzy chcieliby sobie kupić Helixa, a zastanawiałem się jeszcze, który byłby dla nich odpowiedni. Na pewno Helix Stomp, dodam tylko, że dla braci basowej jest idealnym wyborem i na pewno nie będą zawiedzeni. Rynek basowy również się rozwinął w tym kierunku. Wyobraźcie sobie zespół, który jedzie na sztukę, ma dwa takie urządzenia w pedalboardzie, dodatkowo dorzuca sobie dla basisty trzeci, wszystko spięte jest do komputera, wygenerowane są ślady automatyki i jedziecie z jednym małym podręcznym rakiem, zmienia Wam niezależnie soundy i gra cały zespół z tego urządzenia. Tutaj też powiem tyle, że jeżeli na przykład jest dwóch gitarzystów w zespole, nie potrzebujecie dużych, rozbudowanych łańcuchów, nie wiadomo jak, można sobie zrobić tutaj dwa niezależne łańcuchy dla jednego gitarzysty, drugiego, bądź gitarzysty i basisty i korzystać z tego również na scenie. Przełącza tylko jeden osobnik, a gracie z jednego urządzenia w dwójkę. Świetna, świetna rzecz. Warto pomyśleć o tym, nawet jeżeli basiści lubią wzmacniacze basowe, to warto takie rigi przygotować, bo również im może zdarzyć się sytuacja, wiadomo, że basistom łatwiej jest zagrać w linię, ale jak możecie sobie pomóc w taki sposób, bądź drugi gitarzysta, spali mu się wzmacniacz, raz, dwa, w sekund pięć możemy się ogarnąć, zmienić, przyporządkować presety, przeskoczyć gdzieś w inne miejsce i na pewno będzie to działało. Tyle z mojej strony, ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku Guitar Center TV. Hej!